Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Contraband Police. Choć już kiedyś były odcinki z tego symulatora, ale był to prolog symulatora. Znaczy, czy to można nazwać symulatorem granicy, to nie wiem, ale no, gra Contraband Police. Więc no niestety musimy zacząć nową grę. Tamto to był tylko prolog, jak mówiłem. Zobaczymy, co się zmieniło od tego czasu. Wczoraj ta gra została wydana. Wczoraj czy dzisiaj? Nie, wczoraj był 8. Czyli wczoraj została wydana. No i cóż, zobaczymy, co się zmieniło od tego właśnie czasu. Mam teraz chwilę wolnego od pracy, więc trochę ponagrywam, tak aby zrobić zapas filmów na najbliższy czas. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować oczywiście. To fikcja literacka, gra jest inspirowana rzeczywistością, ale wszelkie nieautoryzowane podobieństwa do Rzymu. Już bym przeczytał na pewno przejście graniczne w Karikatce. Akaristan 16.04.1981. Wstaw, kuwariszu, my do budu lat kohadru. O jeleń. A ty, gościu, co to robisz? To wódka grudok. To nie, ja nie przetrwam. Przetrwam. Pan się nie martw. W ogóle słychać wszystko w porządku? Słychać. Ja bym tylko trochę dorobić. Zamęguj się u komisarza. Dobra. Tu nic pan nie masz? Nie. Dobra, ja wysiadam. Pan tu zostanie, nie? Co tu jest? Mogę sobie cuchnąć? Nie, nie mogę. Dobra. Zamknę ci drzwi, nie? A tu schowek? No dobrze. Jak tu wejść? Tędy, nie? No. Z panem posterunkowym nie mogę. Iś tam mam się zameldować, ale... A tu jest. Ujawniona kolaboracja. Wódca Straży Granicznej został oskarżony o współpracę z gangiem przemytników i skazany na 10 lat ciężkich robót. Nie rusza loteria na to, że rząd rozdaje. Mam wziąć swoją teczkę służbową. Dobrze, idę. Biuro. Najpierw sprawdzaj dokumenty. Już pamiętam. To jeszcze po coś mam iść? Nie. Tutaj nic nie ma. Dobra.
była i zimę sto. Dziś przecinki, sama Renata. Ja mam tu ustawienia. Wysokie te. No, to się nie dziwię, że może być. Może no bez ramy, a czemu nie pełny? Pełny ekran, może tak będzie lepiej. 40, 39. A dobra. Nieźle. Zapraszamy pana. Już to kiedyś przechodziliśmy. Niestety. I tam. Dawaj pan. Juris Jarniew. To się zgadza. 1981. Maj, październik. Dobra. No wszystko. Mogę już wyjść? Nie, nie mogę. Teraz już mogę wyjść? A, że błędy? No ale nie ma tu żadnej błędy. Do widzenia, jedź pan. Zamknij pan za drzwi, nie? Następny. Czemu nie mogę? A, dokument. Posiadaj ważną kartę wstępu cudzoziemcy, tak? Erlan Sojunow. Numer się nie zgadza, oczywiście. Data też się nie zgadza. Dobra. Dziękujemy panu. Do widzenia. Następny, proszę. Dawaj pan dokument. Kasy to jest tylko za zaglądne, nie? Andare Altaj. O, jeszcze ma ważną, nie? Jeszcze. To też ma jeszcze ważne, no dobra. Wygląda. Wygląda dobrze, nie? Jeszcze mnie nie przeszkolili z wypatrywania narkotyków w samochodach. Więc no, nie robię tego. No i byśmy się też na to patrzyli. No na razie w porządku, nie? Tej panie. Proszę mi nie zamykać drzwi. No ja też mam nadzieję, nie? Ale i nie jest. Co pan mi tu wszanisz? To nie jest w porządku, to nie jest w porządku. To nie jest w porządku, panie. Ja już tu panu decyzję wystawię, nie? Do widzenia. A to już ostatni. Jak mi miło. Do widzenia panu, do widzenia. Jedź pan. Czasu nie ma. Aha, że nie zaznaczyłem pola. A.
Zasłużony odpoczynek. Mogę sobie użyć? Nie, nie mogę. Po co? No raz po raz trzeba spać, no już bez przesady. Koszt dzienny? O nie. Wynagrodzenie pracowników, ale ja jeszcze nikogo nie zatrudniam. Dobrze, nie jest źle na razie. Witamy. Dzień kolejny. On zastępca komisarza. Oberankowa, przemytników oberankowa. Każe wam otrzymać estio eno kontrabadicielu. Wy madre posukacie wsiem, który pasujcie opisaniu. Nemwinica, nuracho kontrabandu a szajadzić ać akarystanska. Otrikso ać nita. Azwi arbacznito a szajadziciela ać kontrolu. A czyli LTT w rejestracji albo wiek kierowcy 49 lat. Niech tylko tyle to było. Rejestracja. O. Pan przemytnik. No najpierw pan dasz dokumenty, nie? Spokojnie. Adary, Demir, zgadza się. Numer paszportu też się zgadza. To też się zgadza. Coś było potwierdzony ładunek. Nie wiem. No dobra, do widzenia panu, wysiadaj pan. Kontrabandiciele paznoczno ich kryjówków, ilio serpientny znak. Ona ja liczna, na a nie nawet kamigot. Luskomnie, wasz służny migotnik, eto as możny. A nie pierw, wy posukacie znaków kontrabandu, a... Arbacznij to. My trzebuje instrumentów, ać rabotca. Pochwyć ta ostrak za pastolą. No dobra, panie, bo ja muszę ponóż iść, żeby móc to otworzyć taktycznie. Aha. No. Uszkodzona część pojazdu. Ty, no panie, no ja wiem, ale to był ten wąż, nie? No, proszę oddać. A to ja sobie wezmę. Witamy, ojej. Wasza poliska równiszko, madre etu fotriczki a spasta kontroli. Ale już okay. Pony są w porządku, jeszcze bagażnik. Jeszcze jest gitarka, ale pan no niestety... idzie ze mną. Do widzenia. Aćby możliwości przechowywać kontrabandu, instrumentów, a różniki, a czemu ja mam tu ją przechowywać? To jest ten magazyn?
No dobra, to ja sobie tutaj na razie to zostawię, potem po to przyjdę, nie? Bo to się może przydać. Po pracy wrócimy. A teraz, co to miało być? A. Trzeba poprosić, aby pozbył się samochodu. A, dobrze. Aha, dajcie buty. Zapraszam kolejnego. No może nie z toporem będziemy go witać, nie? Panie, pan drzwi otwiera, ja nie szybę. Dawaj pan dokument. A, teraz został tylko tym, co ma 49 lat, ja? A gdzie pan masz napisane, ile pan masz lat? 81. Czyli on nie ma 49 lat. Dobra, ale ma nieważny dzień. A tu jest. No dobra, numer paszportu. Się zgadza. Imię i nazwisko się nie zgadza. A, panie. Będziemy szukać, czy nie będziemy szukać? Pokaż mi pan jeszcze, na wszelki wypadek. Na toriczką, za poświecenie. O, tu pan ma czysto. Dobra. Jeźdź pan, ale nie do nas. Kolejny. Zapraszam. Dobra, dawaj pan dokument. A, że zdjęcie było jeszcze nie takie? To zdjęcie nie zwróciłem uwagi. Więc nie ma 49 lat. Indra F. To się zgadza. To się zgadza, to też się zgadza. Zdjęcie masz pan ładne. Dobra panie, pokaż tylko co tu masz. Tu nic nie masz. Nic nie. Tyłu coś pan masz? Też nie masz. No dobra. Pan jest w porządku. Do widzenia. Jeszcze jeden. To pewnie będzie jeden, to będzie mu 49 lat. Dawaj pan. Nie, dziś nie masz 49 lat. Mogusław Ewalkow. Tu się zgadza, tu się zgadza, tu się zgadza. A nie pokaż mi się pan. Nie no, niby się zgadza. Jedziesz pan coś? Ciekawego, czy nie? O, już coś widzę, że coś pan tutaj ciekawego przewozisz, ale to... Sekundkę, nie? Tutaj nic nie ma... Tutaj też nie...
Proszę wysiąść. Nóż. Gdzie pan to masz? Aha, to nie tym, to łomem. Broń. Proszę bardzo. O, 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 o. Łapówka? Tylko 320? A nie. No dobra, niech panu będzie. Ale broń zabieram. To by nie było. No? Jedź pan, jedź, 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 jedź. Szybko, szybko, bo szyf. Szef tu czuwa. Jedź pan szybko. No. Miałem szczęście tym razem. Utraszny komisar, która je na żywo taniec. No dobra. Miło bardzo. Miło bardzo było ten dzień zakończyć, ale kolejny dzień będzie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.